Ryk potężnych silników, adrenalina, wiatr we włosach oraz wolność. Do odpowiedzi, które najczęściej można usłyszeć w tym gronie. Wszystko zaczęło się tu, nieopodal Starogardu Gdańskiego. Zbiórka, liczenie oraz porady, co wolno, a czego nie wolno na szosie. Eskapada, oczywiście pod eskortą policji, również na motorach. Trasa przejazdu, Starogard Gdański, Pelplin, Tczew, Skarszewy, Boże Pole Królewskie. Dla motocyklistów okazja do spotkania i wymiany poglądów, a dla obserwujących nietypowe maszyny, choć nie zabrakło i popisów. Obserwowaliśmy ich cały dzień, z ziemi, z powietrza i podczas jazdy. Najczęściej zadawane pytanie brzmiało, dlaczego motocykl, a nie podrasowany samochód? Dlaczego motor? Jak jeżdżę samochodem, nie mam takiej wolności. Samochodami najeździłem się tu przeróżnymi. Bo jak wsiadasz do samochodu, to jedziesz do sklepu. A jak wsiadasz na motocykl, to się jedziesz przejechać do sklepu. Organizator przyznaje, że sam jest wielkim zapaleńcem motoryzacji. Pasja była od zawsze motocykl, tylko nie zawsze były możliwości, żeby taki motocykl posiadać, ale na chwilę obecną mam możliwości, mam motocykl, nie jeden, mam dwa motocykle. Na co dzień lekarze, prawnicy, mechanicy, a po pracy motocykliści. Sami przyznają, że są wspaniałymi ludźmi. Większość to jest po prostu ludzi, są to ludzie, na których można polegać. Prawie każdy zaczynał od motorynki czy ogara. Teraz jeżdżą potężnymi chopperami i ścigaczami. Suzuki Volusia, VL800, 53 konie. Rocznik 2002, mam go 2 lata obecnie. Drugi rok idzie. Możesz się pochwalić, ile jechałeś? 170. Ja dzisiaj jechałam pierwszy raz 140. I co, adrenalina? Tak, trochę tak. A mówiłam, żeby nie jechał szybciej niż 50. No ale fajnie, fajnie. Jedną z atrakcji tego dnia były popisy strongmanów. Sami przyznają, że na motorach nie jeżdżą. Dziś czekała na nich nietypowa konkurencja, podnoszenie motoru. Powiedzmy ciężki, nie jest lekki. Ciężko z równowagą było w każdym bądź razie, nie? Teraz próbują, no... W trójkę, jest to ciężko. Facet, który wsiada na motocykl... Zapomina o tym, co go otacza, o rodzinie, o dzieciach, nie myśli się o tym. Po prostu to jest adrenalina, która kręci, to jest ta moc, to jest ta swoboda, ta wolność i to jest to, że można się w jakimś stopniu spełnić, można się wyżyć, nie trzeba po prostu gdzieś, nie wiem, biegać po pubach, chlać gorzały i brać narkotyków. Na zlocie nie zabrakło też kobiet. Basia na co dzień jest farmaceutką. Po pracy siada na motor i oddaje się swojemu hobby. Wśród mężczyzn budzi podziw. Jak widać, lusterko może służyć nie tylko do malowania. Ja się przejechałam na WS-ce u kuzynów parę razy i w sumie potem była taka sprawa, że już no... Na prawo jazdy się zapisałam od razu. Na zlocie czekały liczne atrakcje. Oprócz wspomnianych pokazów strongmanów, można było posiłować się na rękę, pojeździć quadami oraz polatać helikopterem. O północy pokaz sztucznych ogni. Tegoroczny zlot można zaliczyć do udanych i nie pozostaje nic innego, jak zaprosić wszystkich na kolejny zlot za rok. Szerokiej drogi!